Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem, mówi do nas Jezus w święto apostoła Macieja. Wielu uczniów Chrystusa jest dumnych z faktu, jak wiele czasu poświęcają na modlitwę, chodzenie do kościoła i inne praktyki pobożnościowe. Traktują je jako własną zasługę, która miałaby wyjednać im przychylność u Stwórcy. Pobożność prawdziwa, niesfałszowana, nie liczy na jakieś własne korzyści, ale wypływa z miłości. Zostałem ukochany przez Boga i szukam sposobności, jak wyrazić własnym życiem miłość wobec Niego. To Bóg mnie wybrał, zanim ja wybrałem Jego. Wybór, jakim Bóg obdarzył ludzi, nie jest w niczym podobny do wyborów, jakimi my sami kierujemy się w życiu. Kiedy idziemy do sklepu, aby zrobić zakupy, również dokonujemy wyborów. Kierujemy się wyglądem, smakiem, jakością towaru, jego wartością i rynkową ceną. Nasza wartość nie zależy jednak ani od naszego wyglądu, zdolności, zachowania, nawyków czy postępowania. Sami z siebie niewiele znaczymy. Patrząc z perspektywy wieczności lub w skali wszechświata, jesteśmy tylko pyłem, epizodem, o którym za chwilę nikt nie będzie miał prawa pamiętać. Jednak w oczach Bożych mamy ogromną wartość. On nabył nas za najwyższą cenę, za cenę swojej krwi.